Cześć, ja jestem na festiwalu Kamera Akcja i zapraszam Was serdecznie na rozmowę z Mateuszem Pacewiczem, scenarzystą filmu Boże Ciało. Wiem, że cała historia związana z filmem zaczęła się i z pisaniem scenariusza zaczęła się, kiedy miałeś 18 lat, czyli kilka lat już minęło. I wtedy czytałeś artykuły w różnych tabloidach właśnie o osobach, które udawały księży. I drugą sprawą było to, że na pewnej z imprez ktoś opowiedział ci jedną z takich historii i wtedy ty bardzo się tym zainteresowałeś. I chciałem, żebyś trochę nam o tym więcej opowiedział, jak wyglądał ten początek. To był 2011 albo nawet 2012 rok, kiedy wreszcie natrafiłem na kogoś, kto mógł mnie skontaktować z chłopakiem, który udawał księdza. Więc miałem takie poczucie, że wreszcie mam prawdziwego bohatera, z którym mógłbym się spotkać i o tym porozmawiać. No też byłem tam gówniarzem i ta perspektywa napisania scenariusza filmowego była dla mnie wtedy bardzo odległa. Natomiast to, co było gdzieś, wydaje mi się, w moim zasięgu wtedy, to napisanie książki reporterskiej, takiej krótkiej, którą napisałem właśnie, Kazanie na dole. I ona wyszła w 2014 roku i to było takie doświadczenie przede wszystkim, dzisiaj na to patrzę jako na taki bardzo rozbudowany research do scenariusza, bo tak jak pracuję nad kolejnymi tekstami, to w zasadzie faza researchu jest dużo dłuższa niż faza pisania, więc te proporcje zostały. Na szczęście nie jest tak, że każdy tekst zajmuje mi 8 lat od momentu, w którym wpadam na pomysł, do momentu, w którym oglądam pierwszą układkę. Ale to było, myślę, bardzo cenne i takie nietypowe wejście w scenopisarstwo, bo ja zrezygnowałem z takiego pomysłu w którymś momencie, żeby robić z tego film, no bo to wydawało mi się zbyt odległe. Od razu chciałeś robić film? Tak, myślałem, właśnie. Że chciałeś być dziennikarzem. Właśnie wiesz, to jest ciekawe, bo ja zanim nawet zacząłem ten research i tak dalej, to w klasie maturalnej na podstawie tylko właśnie jakichś paru tabloidowych artykułów o 2 wypadkach takich, w których właśnie ktoś udawał księdza, bo to też nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale to się zaskakująco często zdarza. To znaczy w Polsce mniej więcej co 4 miesiące, próbowałem to tak mniej więcej ustalić, jest nowa sprawa pod tytułem tutaj został zdemaskowany ktoś, kto chodził po kolędzie, tutaj ktoś spowiadał, tutaj ktoś właśnie... Ostatnio był ktoś, kto przez 20 lat sprawował taką posługę właśnie na Podkarpaciu i w zasadzie to wyszło na jaw w ten sposób, że próbował zostać biskupem i już tak było jakoś o krok od wejścia w ten stan właśnie już duchownego z dużą odpowiedzialnością i jakąś formalną, taką instytucjonalną rolą. No i wtedy się okazało, że tak naprawdę nigdy nie był w żadnym seminarium. Co więcej, nie został przyjęty do seminarium trochę jak tutaj Daniel, czyli ten fikcyjny bohater, którego tworzyłem właśnie z różnych prawdziwych historii. Nie został przyjęty ze względu na przestępczą przeszłość i taką jakąś ogólną patologiczną, tak to zostało ujęte przez seminarium, którego odrzuciło jakąś taką patologiczną formację społeczną, którą reprezentował. Więc takich historii jest dużo i ja też od początku wiedziałem, że chcę szukać fikcyjnej opowieści, która pozwoli mi postawić takie różne pytania, które mnie interesowały w tego rodzaju historiach, bardziej niż trzymać się którejkolwiek z tych faktografii. I w tym sensie właśnie ta moja praca non-fiction to był bardziej research do filmu niż coś, co mi bezpośrednio służyło później do pisania scenariusza. A jak wyglądał ten proces pisania? Bo o tych jeszcze odpowiedzi na te różne pytania, które też stawiacie w filmie, porozmawiamy, a o sam proces pisania chciałem zapytać, bo tak jak mówisz, powstał tekst dziennikarski, ale później postanowiłeś z pomysłem na scenariusz zgłosić się do Krzysztofa Raka, do scenarzysty, scenopisarza, tak. I też Krzysiek producenta. Tak. I producenta kreatywnego Bożego Ciała, który był takim... No nie wiem, jak to dobrze nazwać nawet, żeby mu w pełni oddać cześć i chwałę, na którą zasługuje, że to był taki ojciec założyciel w ogóle tego projektu, nie? Bo on połączył mnie z producentami, tak? Czy z Leszkiem Podzakiem i Anetą Hickinbotham, ale też mnie połączył z Jankiem i to była taka nasza jakaś taka relacja, która się też... To wszystko się udało dzięki Krzyśkowi, który był taki po prostu connecting people, nie? Że nas wszystkich łączył, ale też trzymał nad tym pieczę. I to jest, myślę, dosyć nietypowy model w ogóle powstawania filmu w Polsce, że nie wychodzi od, nie wiem, reżysera i producenta, tak? Czy reżysera i operatora, tylko od producenta kreatywnego de facto i scenarzysty. To znaczy, to jest strasznie, to się jeszcze chyba nie zdarzyło i wydaje mi się, że to, zwłaszcza jak chodzi o produkcję kreatywną, to jest coś, w czym, czego bardzo brakuje w Polsce, uważam. Ale jeszcze jedna... Tak, ale tylko może tak, bo proszę, o tym spotkaniu chciałem powiedzieć, że Krzysiek był wtedy po Bogach i w trakcie Wisłockiej, czyli na takiej wysokiej pozycji scenopisarskiej, w sumie najwyższej chyba w Polsce wtedy, jaką można mieć, i przyszedł na to spotkanie ze mną przekonany, no bo ja byłem jakimś gówniarzem dla niego, takim 20-paroletnim, że ja mu chcę dać to do pisania i że będę jakby szczęśliwy, jeżeli on po prostu to napisze, tak, wedle mojego pomysłu, bo wysłałem mu taki krótki jakby zarys fabuły. W momencie, w którym usiedliśmy na piwo i on powiedział, że bardzo fajny pomysł, i chciał dodać, że mogę to zacząć zaraz pisać. I ja mu wszedłem w słowo i powiedziałem, no to super, to czy byś mógł mnie zatrudnić, bo się akurat pokłóciłem tego dnia ze starymi o kasę i potrzebowałem szybko jakiegoś choćby bardzo małego zarobku. Podobno 1300 zł. 1300, tak. Więc zupełnie na tamte potrzeby to było absolutnie wystarczające, żeby móc się temu oddać. No i oczywiście ta kasa to jedno, ale druga rzecz to wydaje mi się, że jakiś taki człowiek też niesamowitej kultury osobistej, że mi ostatnio powiedział, że on był przekonany, że to on ma pisać i strasznie chciał, ale przez te lata nie pisnął słowem, że to była jego intencja, co tak jakby też pomyślałem sobie, że to kurde duże, nie wiem, jakieś tak, no jakby bardzo fajne zachowanie z jego strony tak naprawdę. I też mnie oczywiście wspierał taką mentorską radą przy pracy nad tym tekstem. I ten tekst powstawał i później uznaliście, że trzeba go rozesłać do reżyserów, bo tutaj też... I reżyserek. Tam, tak, i reżyserek. Tak, tak. Był casting, jak to rozmawialiśmy przed spotkaniem, na reżyserów. I tekst trafił do Jana Komasy i bardzo mu się spodobał. Tak, przy czym Janek był przekonany, że jego autor ma 50 parę lat i strasznie mi zarzucał w tym swoim mailu takim, który wysłał Krzyśkowi, bo Krzysiek jakby to się zajmował rozsyłaniem tekstu i opisywaniem tej historii i tak dalej. Janka... Co napisał? Było coś takiego, że no, autor ewidentnie jest z pokolenia 50+, nie wie jak młodzi ludzie dzisiaj się zachowują. Młodzi dzisiaj ćpają, piją, przyklinają, uprawiają seks bez zabezpieczenia, bez zobowiązań. Był taki bardzo... Chciał mnie tak młodzieżowo wyjaśnić mi, jak działa świat, i się zdziwił, jak się dowiedział, że jestem 11 lat, od niego było 3. Więc to było dosyć śmieszne. Tekst mu się podobał, natomiast to, co było ważniejsze, bo tekst się ogólnie podobał powiedzmy tym wszystkim osobom, którym to wysłaliśmy, ale to, co było ważniejsze, to sposób, w jaki mu się nie podobał. To znaczy to, co mu się nie podobało. Co mu się nie podobało? Wiesz co, tam mu brakowało stawki w końcówce i brakowało trochę jakby paliwa tej historii. Był taki moment, w którym, bo teraz ta postać Pinchera grana przez Ziętka nadaje tak w drugim akcie nagle takiego nowego napięcia tej historii. A wcześniej było tak, że Pincher się pojawiał, ale to było dużo bardziej marginalne i też zakończenie nie było tak wyraziste. Jakby cały ten wątek Pinchera doszedł trochę kosztem wątku księdza Tomasza, czyli Łukasza Siblata, który w tej pierwszej wersji tekstu się pojawiał wcześniej. Więc ja w jakimś tam sensie pod wpływem uwag Janka, takich ogólnych, że mu brakuje właśnie trochę zagrożenia, chodnika. On tak, to było dla mnie też strasznie fajne do czytania, bo Janek ma jakąś bardzo dziwną swoją metaforykę. Ja nigdy nie rozumiem jego metafor, ale one strasznie mnie uruchamiają. Znaczy on mówi, bo to jest trochę tak, jakbyś miał stół i w tym stole się wypalają dziury w tym obrusie i przez ten stół się przepalają te dziury. Ja już się gubię w tym, bo nie rozumiem, co on na myśli, ale jednocześnie to jest strasznie takie uruchamiające. Więc on miał właśnie dużo takiego, no ale to jest takiej pasji, takiego trochę jakiegoś takiego niezwykłego, pięknego chaosu, który on sobie ma. Z tego chaosu się właśnie rodzą jakieś takie gwiazdy tańczące. I z tego chaosu, o którym wspominałeś, udało się stworzyć scenariusz filmu, który jest opowiadany na wielu płaszczyznach, bo to jest opowieść, to o czym zaczęliśmy rozmawiać, czyli o udawaniu, o chłopaku, który udaje. O roli społecznej przede wszystkim, ale to jest też opowieść o skłóconym i straumatyzowanym społeczeństwie. To właśnie to też dla mnie nie jest opowieść o religii, w tym sensie, że wiem, że ten film jest tak interpretowany i zwłaszcza w Polsce jest czytany przez pryzmat debaty, takiej dosyć też publicystycznej, nie? O roli Kościoła, o tym, jak się ma Kościół instytucjonalny do wiary i tak dalej. To oczywiście są pytania, które były mi bardzo bliskie przy pracy i też je sobie sam często stawiam jako ateista, ale katolik, ateista powiedzmy. Czyli jakie to? No w tym sensie, że uważam, że jakby Bóg, w którego się nie wierzy, też nas definiuje. To znaczy, że to też nie wierzy się też w konkretnego Boga. Ja nie wierzę w Boga katolickiego, ale jego, jakby jego nieobecność definiuje w takim postreligijnym sensie mój w ogóle stosunek do duchowości. No. Więc te pytania o religię były dla mnie jakoś istotne, ale były na drugim planie przy samej pracy. To znaczy ja w pracy się skoncentrowałem na roli społecznej i traumie. I jakby relacjach pomiędzy rolą społeczną a traumą. I wszystkie postaci w miasteczku starałem się, Daniela oczywiście też, ale wszystkie postaci drugoplanowe starałem się układać w taki sposób, żeby zdefiniować, jaka jest relacja pomiędzy rolą, w której są, a traumą, której doznali. Nie? Czyli cały ten wątek wypadku. Jak się pojawił wypadek się pojawił ze Smoleńska, oczywiście, ale od razu wiedziałem, że nie chcę, żeby to było jakkolwiek czytelne, że chodzi o Smoleńsk, tylko że ten Smoleńsk trzeba całkowicie ukryć i się cieszę z tego, że w zasadzie prawie nikt o nim nie mówi, tylko ja i Janek. Ciekawie powiedziała o tym Dorota Rockplo, która robiła kostiumy. Mówiła, że ona myślała o krajach protestanckich. Skandynawia, tak. I że te kostiumy są takie czyste. Tak. I takie to, monochromatyczne. Tak. I myślę, że w ogóle można to przenieść na cały film, na cały wydźwięk tego filmu. Bo to jest w ogóle coś takiego, że w polskim kinie, jak się powie ekipie filmowej, że robimy polską prowincję, to się później dostaje kartoflane nosy, jaskrawą pstrokaciznę, menelików pod sklepem i taką... W zasadzie nie dostaje się moim zdaniem obrazu polskiej prowincji, tylko jakąś taką trochę delikatnie wyższościową narrację z elementami pogardy klasowej o tym, jak to wygląda ta zapita polska prowincja. I od początku wiedzieliśmy, i ja wiedziałem od początku, że tego nie chcemy. W takim sensie, że musimy właśnie pójść w jakimś zupełnie innym kierunku. Moim zdaniem przede wszystkim dlatego, żeby ta historia miała wysoką stawkę, bo wiedziałem, że jeżeli to będzie opowieść o chłopaku, który udaje księdza i nabiera głupią jakąś taką społeczność, która w ogóle ledwo co mówi i nie ma zębów, tak? To wtedy to będzie jakaś komedia o naiwności ludzkiej. A mi zależało na tym, żeby te postaci, które uzupełniają Daniela, były często... Tak jak na przykład Eliza, w sensie Marta, grana przez Elizę, żeby to były postaci, które są nawet dojrzalsze od niego, nie? I w tym sensie, że budowały jakiś ciekawy kontrapunkt, żeby ten konflikt, który jest w miasteczku, był takim konfliktem najwyższym możliwym, jakimś takim tragicznym i antycznym, a nie takim komediowym, niskim, jakimś takim głupkowatym konfliktem o ziemię czy o coś. W trakcie kręcenia tego filmu mieliśmy masę bardzo dziwnych historii związanych z tym, że ktoś myślał, że ktoś jest księdzem, nie jest księdzem, bo też mieliśmy, któregoś dnia przyjechał tam konsultant, ksiądz Marek Grygiel, fantastyczny ksiądz, który nam pomagał w ogóle też w relacjach właśnie z Polskim Kościołem Instytucjonalnym. Taki nietypowy ksiądz z LA, który przyjechał do Polski na rok i akurat wkręcił się w ten projekt, więc taki, nie wiem, czy to jest bardzo reprezentatywny ksiądz w Polsce, ale był fantastyczny. I on się pojawił na planie i w związku z tym, że był w tej miejscowości, no to chciał też sobie pospowiadać jakieś mszy tam koncelebrować chyba po prostu mszę i tak dalej. I mieszkańcy już z tego amoku, kto jest księdzem, kto nie jest, kto jest aktorem, który gra księdza, bo też był aktor, który gra księdza, ale też aktor, który gra chłopaka, który gra księdza i był prawdziwy ksiądz. I oni we trzech i jakby... Ktoś się nagle zaczął spowiadać Simlatowi, ale w sensie prosić go, czy nie mógł. Simlat był taki, że tu z kolei był ten ksiądz niby prawdziwy, ale też z tej ekipy i źle to w końcu wszystko jakoś. Za dużo było tam skomplikowanych rzeczy, ale też z innych historii, no to w samej niedokładnie w miejscowości, ale w tej miejscowości, w której kręciliśmy również, przez 2 lata działał fałszywy ksiądz. Co też pokazuje jako diakon, ale też po prostu spowiadał i tak dalej. Ale to też pokazuje, z jaką my się tam spotkaliśmy, z jakim odbiorem, bo tego wszystkiego, w ogóle wszystkich historii o tym tle tej miejscowości dowiedzieliśmy się dopiero już po skończeniu zdjęć. Oni wtedy powiedzieli, no dobra, to słuchajcie. U nas był wypadek samochodowy, w którym syn tej wjechał w syna tej i one się nienawidzą. Poza tym przez 2 lata działał fałszywy ksiądz i nagle się okazało, że oni tak naprawdę doświadczyli bardzo gdzieś zbliżonych historii, o czym nam trochę nie chcieli mówić właśnie. Ja nad tym bardzo ubolewam i trochę mam takie poczucie, że to też było bardzo dziwne dla mnie, bo dla mnie ten film tak kompletnie nie ma w sobie nic bluźnierczego i też jakby się z takimi reakcjami jeszcze ani razu nie spotkałem. No, dostałem zaproszenie na wszystkie chyba możliwe festiwale katolickie filmowe w tym kraju, więc wydaje mi się, że to też o czymś świadczy. A po prostu taka była duża nieufność ze strony kleru, właśnie taka też personalna jakby do konkretnych osób z ekipy i to było dziwne. To ja cię chciałem zapytać, bo jeżeli tłumaczysz scenariusz, to pewnie państwo słyszeli, albo może doszły do was informacje, czy w takim razie powstanie amerykański serial na podstawie Bożego Ciała? Bo takie są plotki. Tak, są takie plotki. Trochę jest tak, że rozumiem, dlaczego tak jest, ale mam wrażenie, że to jest jedyny news, że Amerykanie są zainteresowani czymś z Polski, który się tak po prostu rozniósł w tym polskim internecie strasznie, bardziej niż na przykład 2 nagrody w Wenecji. I to było dla mnie takie trochę... dziwne. Też na sensie może nie dziwne, ale dużo mówi o tych realiach. Jest faktycznie zainteresowanie od strasznie fajnego producenta, z którym ja rozmawiałem i szczerze mówiąc ze stresu w trakcie rozmowy z nim jakby powiedziałem mu, że nie widziałem żadnych rzeczy, które zrobił, bo nie usłyszałem tytułów tych rzeczy, które zrobił, bo usłyszałem je inaczej i w trakcie jak mi zaczął streszczać fabuły tych o Jezus, no wiadomo, o Jezus, no jakby... Więc miałem ten taki rodzaj rozmowy. Też to przez to, że LA, wiecie, jest inny czas, to po prostu to jest... Tak. Późno w nocy się prowadzi te rozmowy zazwyczaj. I znane filmy, tak? To, no tak, że właśnie, że miałem to, że jak mi zaczął streszczać, no to Jezus, jak mu teraz powiedzieć, że ja to wszystko znam, no bo to jest znane i tak dalej. I więc miałem taką jedną śmieszną konwersację z takim najbardziej zainteresowanym producentem, ale... Też jest tak, że no trochę nie wiadomo. No, oni mają taki też model biznesowy tam, że dużo rzeczy chcą po prostu kupić, żeby móc na wszelki wypadek je mieć. Nie? Więc to jest trochę tak. Mamy też inne propozycje serialowej adaptacji, stworzenia jakiegoś formatu. Zobaczymy. No, ja się też już nie chcę tym tak bardzo aktywnie zajmować w roli wiodącego scenarzysty, bo no, już 8 lat, więc też... Już chętnie... Trzeba skończyć i zacząć coś nowego. Znaczy już nowe rzeczy już zrobiłem w trakcie tych 8 lat, więc to tak nie jest, ale no jednak mam takie poczucie, że po prostu już kręci mnie cały czas ta historia, ale już wiem, że to nie jest, w sensie, że to nie byłoby dobre, gdybym znowu coś samemu nie, z nią wielkiego chciał robić. Dziękuję, że byłeś gościem KINOrozmowy. Bardzo dziękuję. I Kamery Akcja. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Dzięki. Duże brawa. Dzięki, że oglądaliście KINOrozmowę. Zapraszam do subskrypcji kanału i polubienia nas na Instagramie i Facebooku. Do zobaczenia.